Dzień dobry Państwu. Witam na seminarium Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Temat całego seminarium brzmi, całego cyklu, akulturacja nacjonalizmu na gruncie polskim, dziedzictwo domowskiego na tle europejskim. Nasze pierwsze spotkanie poprowadzi profesor Jacek Bartyzel, który wygłosi wykład pod tytułem O narodzinach nacjonalizmów, w tym polskiego. Wykład będzie trwał około godziny. Po wykładzie będzie możliwość zadawania pytań, to znaczy proszę o... Pytania będą odczytywane z komentarzy pod postem, pod wydarzeniem. Zatem już chyba mogę oddać głos panu profesorowi i możemy zaczynać. Dziękuję bardzo i dzień dobry uczestnikom, choć ja widzę, że na razie są trzy osoby, ale czy to tylko może u mnie tak się wyświetla? To są uczestnicy na Zoomie, na transmisji jest. A, rozumiem. Dobrze, a więc... Proszę Państwa, ma mówić, jak to zostało zapowiedziane, o narodzinach nacjonalizmu. Z tymi narodzinami to jest ciekawa sprawa, bo wedle mojej opinii ten nacjonalizm miał jakby podwójne narodziny, to znaczy dwa razy rodził się w innych postaciach, nawet wręcz radykalnie się różniących między sobą, o czym oczywiście za chwilę powiem. Naprzód, żebyśmy wiedzieli dobrze, o czym mówimy, to zaproponuję tutaj swoją definicję nacjonalizmu, jak to pojęcie rozumiem. Otóż moim zdaniem nacjonalizm jest to pogląd, postawa i dążenie bazujące na uznaniu narodu za podstawowy, szczególny rodzaj więzi społecznej. Więzi, która ma charakter nawet do pewnego stopnia zdeterminowany, znaczy zobowiązujący moralnie, oczywiście, choć może i być też fizycznie, poszczególne jednostki czy mniejsze grupy społeczne do lojalności wobec właśnie narodu. Nacjonalizm może być po prostu postawą, ale jednak jest również, i to jest taki jego specyficzny wyróżnik, że przybiera postać doktryny, tak? Tym na przykład tutaj możemy na przykład upatrywać pewnej różnicy między patriotyzmem a nacjonalizmem, chociaż nie przeciwstawienia, ale różnicy, no bo patriotyzm nie jest doktryną, prawda? Natomiast nacjonalizm, przynajmniej kiedy już w swojej dojrzałej postaci się pojawił, właśnie ma charakter doktrynalny, istnieje teoria nacjonalizmu i istotą tej doktryny jest traktowanie narodu jako głównego punktu odniesienia dla polityki, narodu mając na uwadze jego interes czy dobro tegoż właśnie narodu. No jest oczywiste, że warunkiem istnienia nacjonalizmu jest oczywiście istnienie narodu, prawda? Narodu, czyli no, po łacinie natio, stąd ta nazwa. Otóż jednak trzeba tutaj od razu zauważyć, że pojęcie narodu, choć oczywiście jest bardzo stare, no bo właśnie no, w Rzymie było stosowane, no wcześniej jeszcze w Grecji jego odpowiednikiem było słowo etne, no, czyli etnos.
Ale proszę Państwa, przez całe epoki, prawda, przez całą starożytność, średniowiecze i właściwie jeszcze także okres wczesno-nowożytny, choć dobrze znano pojęcie narodu i się nim posługiwano, zresztą właściwie dwoma określeniami fakultatywnie, to znaczy natio i gente. To pojęcie nie miało sensu politycznego. Dopóki zatem pojęcie narodu nie miało sensu politycznego, to oczywiście nie mogło być żadnego nacjonalizmu. Tak? Tego słowa używano przede wszystkim w takim luźnym znaczeniu, w odniesieniu do rozmaitych ludów, plemion, szczepów, które wiązano no, przede wszystkim albo z językiem, albo z krajem pochodzenia, albo z jednym i drugim. Oczywiście możemy wskazać, że na przykład no, pośród Greków, czy inaczej Hellenów, istniało takie poczucie kulturowej wspólnoty, bez względu na to, że Grecy żyli w kilkudziesięciu różnych państwach i państewkach, czyli poleis, ale ono miało raczej charakter tutaj kulturowy niż polityczny. No, Imperium Rzymskie z kolei no, z zasady było transnarodowe, prawda? Tutaj miało charakter uniwersalistyczny. Również jeśli chodzi o średniowiecze, no to tutaj toczy się oczywiście spór pomiędzy historykami, czy istniała i jak wcześniej istniała na przykład świadomość narodowa. Tak? No jeden z wybitnych polskich już nieżyjących historyków, Benedykt Ziętara, napisał na przykład taką książkę już wiele lat temu, Świt narodów europejskich, i początki tej świadomości upatruje no, bardzo wcześnie, właściwie w epoce jeszcze tak zwanych królestw barbarzyńskich, prawda, które na zachodzie Europy powstawały po i na gruzach, i po upadku Cesarstwa Rzymskiego. Oczywiście no, można tutaj dopatrywać się początków takiej świadomości narodowej, to różne procesy jakby stymulowały wytwarzanie się tej świadomości, najczęściej jest nim poczucie zagrożenia, poczucie obcości językowej. No weźmy dla przykładu to, że choćby w języku polskim, prawda, mamy słowo Niemiec, które no nie wzięło się z niczego innego jak z tego, że po prostu język Germanów, tak, był dla Słowian niezrozumiały, tak, byli oni jakby niemi, prawda, no nie z powodu niemożności komunikacji. Na pewno na przykład w Polsce no to takim czynnikiem sprzyjającym budzenie się tej świadomości narodowej był trudny proces łączenia czy odbudowywania państwa Królestwa Polskiego po okresie rozbicia dzielnicowego. No w Hiszpanii to oczywiście poczucie wspólnej walki przeciwko najeźdźcom mauretańskim, arabskim, cała rekonkwista, prawda. No we Francji będzie to na przykład właśnie okres wojny stuletniej, ale przecież jak choćby sięgniemy nieco wcześniej, no to jakaż to dynastia angielska usiłowała podporządkować sobie, podbić Francję, no i trzeba było dopiero Joanny d'Arc, prawda, żeby położyła temu kres.
No, była to dynastia Plantagenetów, a więc dynastia francuska, prawda, której rdzenne posiadłości, no to był obszar zachodniej Francji, Poitou, Anjou, stąd wywodzili się Plantageneci i z kolei do co najmniej właśnie XIV wieku po prostu językiem elity politycznej angielskiej był język francuski, czego śladem jest jeszcze choćby na przykład dewiza królów Anglii Dieu et mon droit, Bóg i moje prawo w języku właśnie, w języku francuskim. Więc na pewno oczywiście jakieś elementy świadomości narodowej występują, ale po pierwsze są one czy były one no, w zasadzie w odniesieniu jedynie do elity, prawda, do politycznej, arystokratyczno-rycerskiej elity, a nie dla całej populacji. Natomiast jest to pierwszy czynnik, prawda, że to nie obejmowało całego narodu w naszym dzisiejszym rozumieniu. No a po drugie napotykało bardzo istotną przeciwwagę w dwóch czynnikach, które nie mają z podziałem na etnosy nic wspólnego, a mianowicie pierwszy czynnik religijny, prawda? Europa średniowieczna to jest Respublika Christiana, prawda? Czyli właśnie to poczucie jedności na bazie wyznania, na bazie wyznawanej religii, tak? To jest społeczeństwo chrześcijańskie, co oczywiście przekłada się na podległość Kościołowi i papieżowi jako głowie wszystkich chrześcijan. A również no, w pewnym sensie ma także wymiar polityczny, no bo istnieje przecież instytucja cesarstwa obok papiestwa, istnieje instytucja cesarstwa, które no, też ma charakter uniwersalistyczny, no, cesarstwa błędnie często nazywanego niemieckim, które oczywiście nie było żadnym niemieckim cesarstwem, chociaż bazą terytorialną było Królestwo Niemiec, a dynastiami kolejnie panującymi w tym cesarstwie były dynastie niemieckie, Saska, potem Salicka, Sztaubów i tak dalej. Więc, no i drugi czynnik, który też nie korelował z aspektem narodowym, to jest czynnik stanowy, tak? Społeczeństwo średniowieczne jest społeczeństwem stanowym, prawda? To znaczy człowiek nie jest tu pojmowany jako izolowana jednostka, ani także z drugiej strony jako przedstawiciel właśnie określonego narodu polskiego, niemieckiego, czy francuskiego, czy jakiegokolwiek innego, tylko jest przyporządkowany swojej funkcji społecznej, no, w których to funkcje społeczne są trzy zasadnicze i to zarazem tworzy pewien hierarchiczny układ, prawda? Jest to funkcja religijna, duchowa, kapłańska, jest to funkcja polityczno-militarna i funkcja produkcyjna, prawda? Czyli to są ci, których no bodaj jako pierwszy w historii pod koniec X wieku biskup Adalberon użył tego określenia, że społeczeństwo składa się z trzech stanów, a zatem oratores, czyli tych, którzy się modlą, prawda? A więc duchowieństwo, bellatores, czyli ci, którzy walczą, wojują, no, czyli rycerstwo, później no, szlachta,
stawała się także właścicielami ziemskimi. No i trzeci stan, no to jest najszerszy, prawda, czyli laboratores, ci, którzy pracują, prawda, ci, którzy zaspokajają materialne potrzeby społeczeństwa, a więc kupcy, rzemieślnicy, chłopi, prawda, więc to poczucie przynależności stanowej, prawda, jest ważniejsze w gruncie rzeczy niż poczucie przynależności właśnie narodowej. Stąd też no, pomiędzy na przykład, to jest przecież oczywiste, że wszyscy duchowni, bez względu na to, jakiej są narodowości, prawda, no to są duchownymi Kościoła powszechnego. Zresztą no, posługują się też jednym wspólnym językiem Kościoła, prawda, czyli łaciną, ale również pomiędzy rycerstwem, ze względu na pewien etos, obyczaje, prawda, całą kulturę rycerską, no to też istnieje więź właśnie stanowa ponad narodami i państwami, tak, nasz najsłynniejszy rycerz średniowieczny, czyli Zawisza Czarny z Garbowa, no doskonale czuł się też na dworze Zygmunta Luksemburskiego, prawda, czy w Aragonii, gdzie pokonał w walce o tytuł właśnie największego rycerza swoich czasów, słynnego Jana Aragońskiego. Czyli tutaj no, naród nie tworzy żadnej właściwie jakości politycznej. Oczywiście jest poczucie rodzące się coraz większej wspólnoty we Francji, no tam powiedzmy pomiędzy mieszkańcami Ile-de-France, Auvergnakami, mieszkańcami właśnie Anjou, Poitou, Gascogni, czy Prowansji, ale jest to przede wszystkim ta jedność, ta więź na gruncie wierności władcy, prawda? Władcy i dynastii. Dlatego też później właśnie największy myśliciel nacjonalistyczny wszechczasów, tak bym powiedział zupełnie śmiało, czyli Charles Maurras, powiedział, to 40 królów stworzyło Francję, prawda? To nie narody tworzą państwa, ale to państwa, a dokładniej właśnie państwa monarchiczne, dynastie tworzą narody. Zresztą twórca polskiego nacjonalizmu, Roman Dmowski, no też pisze wyraźnie w Podstawach polityki polskiej, że to właśnie państwa stworzyły narody, prawda? Bez tej narodotwórczej roli państwa i dynastii narodowej, tak można by tutaj powiedzieć, nie byłoby żadnych narodów. Ale jak mówię, czy to w średniowieczu, czy nawet jeszcze później, to słowo naród jest używane właśnie w kontekście pozapolitycznym i oznacza głównie kraj pochodzenia, pewną szczep, także grupę etniczną. Jeżeli na przykład kronikarze piszą, że w bitwie pod Grunwaldem po stronie krzyżackiej walczyli przedstawiciele 22 narodów, no to nie są narody w naszym rozumieniu, prawda? Bo będą tam właśnie wyszczególniani tam powiedzmy ode mnie Sasi, Alemanowie, Bawarowie, Fryzowie, Szwajcarzy, etc., etc., prawda? Czy z kolei, jeżeli nasz, prawda, wielki astronom, czyli Mikołaj Kopernik, jak studiował w Padwie czy we Włoszech, no to był zapisany, bo to studenci byli właśnie zapisywani do poszczególnych gentes, czyli grup narodowościowych, no to był zapisany jako Niemiec, ale dlaczego? No dlatego, że tam ktoś wcześniej ustalił, że jak z północy pochodzi, to ktoś, prawda, no z obszaru także
istnienia zakonu krzyżackiego, no to należy do tej grupy. Z tego nie należy wyciągać żadnych wniosków. To wskazuje pewnego rodzaju także albo miejsce zamieszkania, albo pokrewieństwo. Tak? W jednym z utworów literatury staropolskiej czytamy na przykład, że macierz położyła już swoje narody spać. No to kogo położyła? No przecież nie naród polski położyła spać, tylko swoje dzieci, a więc to, co się z niej narodziło, prawda, od rodzenia. Dopiero właściwie bardziej wyraźnie wraz z nastaniem epoki nowożytnej zaczynają się pojawiać pewne impulsy, które prowadzą do tego, że właśnie powstanie nacjonalizmu stanie się w przyszłości możliwe. Jakie to były impulsy? No więc naprzód właśnie negatywny impuls, czyli właśnie rozpad tej uniwersalistycznej, średniowiecznej res publica christiana, istniejące jakby pod zwierzchnictwem dwóch zinstytucjonalizowanych autorytetów, dzierżącego duchową władzę kluczy, tak, potestas claves papiestwa i sprawującego władzę miecza cesarstwa. Prawda? Jeden, to miało oczywiście różne przyczyny, no wszyscy słyszeliśmy o walce cesarstwa z papiestwem w średniowieczu, o tak zwany spór o inwestyturę, to miało o wiele głębsze podłoże, nie będziemy w to wchodzić, bo nie należy do naszego tematu, ale skutek był taki, że jeden i drugi autorytet, można powiedzieć, się wzajemnie wyniszczyły, prawda? To znaczy cesarstwo właściwie już no gdzieś tak od XIV wieku traciło tę realną zwierzchność, prawda? O ile w ogóle kiedykolwiek ją w pełni miało. Stało się w zasadzie no, w pewnym sensie państwem terytorialnym, tak? Rzeszą niemiecką, która zresztą wykraczała poza niemiecki obszar etniczny, no, bo na przykład należały do tego Królestwo Czech chociażby, prawda? Więc tutaj no, w końcu cesarstwo stało się, istniało ono oczywiście do początku XIX wieku, ale no, miało taki charakter, można powiedzieć, w zasadzie jedynie protokolarnego pierwszeństwa przed innymi władcami i państwami. No właściwie po traktatach westfalskich kończących wojnę 30-letnią w 1648 roku, no to w zasadzie formalnie została uznana suwerenność wszystkich państw, prawda? No papiestwo również przeżywało kryzys instytucjonalny, no zwany później po tak zwanej niewoli awiniońskiej, prawda, kiedy nastąpiła wielka, tak zwana wielka schizma zachodnia, kiedy przez kilkadziesiąt lat było dwóch, a w pewnym momencie nawet trzech zwalczających się papieży, czyli właśnie awinioński i rzymski. No a wreszcie, no, można powiedzieć, ostateczny jakby cios tej jedności, no to zadał protestantyzm, prawda? Czyli kiedy no mniej więcej połowa narodów i państw europejskich odpadła od kościoła katolickiego, prawda? Kiedy się te państwa zorganizowały w oparciu o eklezjalną jakąś strukturę tak zwanych kościołów narodowych czy kościołów państwowych o charakterze protestanckim. I to też zresztą bardzo, bardzo wyraźnie podkreślał Maurras, tylko właśnie wyciągał z tego wniosek bardzo ciekawy. Mianowicie pisał tak mniej więcej, że istniała kiedyś
jedność świata chrześcijańskiego, świata europejskiego pod zwierzchnictwem papieża. Ale Marcin Luther zadał tej jedności morderczy cios. I w tej sytuacji, tutaj wniosek jest właściwie ciekawy, w tej sytuacji jedyną możliwością ocalenia pewnej wspólnoty cywilizacyjnej, kulturowej, jaką jest latinité, tak, czyli łacińskość, są właśnie narody. To narody są spadkobiercami tego, czym była Respublika Christiana. Ale z tego zresztą wynika od razu, że właśnie musi być to wielość narodów, prawda? Czyli to nie jest jakaś koncepcja imperialistyczna czy szowinistyczna, prawda? To właśnie wymaga wielości narodów. Więc czynnikiem w jakiejś mierze właśnie stymulującym te powstanie nacjonalizmu będzie właśnie rozpad tej uniwersalnej jedności. Inny czynnik to będzie na przykład teoria suwerenności. Prawda? W średniowieczu nie używano słowa suwerenność w odniesieniu do państw, królestw, nawet nie do cesarstwa czy papiestwa, ponieważ uważano, że jedynym suwerenem jest Bóg. Prawda? Natomiast właśnie w XVI wieku wraz z pewną sekularyzacją już polityki powstaje teoria suwerennego państwa o charakterze monarchii królewskiej. La monarchie royale, jak pisał Jean Baudin, najwybitniejszy teoretyk tej suwerenności, która właśnie jest nie jak dotychczas suzerenna, czyli suzeren, czyli król jest najwyższym zwierzchnikiem innych swoich wasali, prawda? Natomiast suwerenny to znaczy jest, sprawuje bezpośrednią władzę nie nad swoimi wasalami, tylko nad wszystkimi mieszkańcami swojego królestwa. I ta monarchia jest absolutna, trwała, niepodzielna, nieustająca, nieograniczona ani z zewnątrz, na przykład przez papieża i cesarza, ani od wewnątrz przez poddanych, ani nawet wstecz, czyli przez jakieś ustalenia swoich poprzedników. I to właściwie doprowadza nas do tak zwanych, tego co bym nazwał pierwszymi narodzinami nacjonalizmu, a mianowicie takiego, w którym po raz pierwszy pojęcie narodu staje się pojęciem politycznym. I ciekawostka pewna tych narodzin polega na tym, że ten nacjonalizm, który się narodził jako pierwszy, nie wiedział, że jest nacjonalizmem i się tak nie nazywał. Nie ma jeszcze w słowniku politycznym określenia nacjonalizm, a jednak zjawisko już jest. Jak to się stało? Dlaczego jest to określenie polityczne? Proszę Państwa, Carl Schmitt, no jeden z największych filozofów polityki nowożytnych, właśnie współczesnych, pisał wielokrotnie o tym, że każde pojęcie polityczne jest pojęciem polemicznym, prawda? Czyli ono nie istnieje jakby neutralnie tylko i samoistnie, tylko jest przeciwko czemuś innemu skierowane. No, można powiedzieć tak, jak mówimy monarchia, to nie tylko określamy jakiś typ ustroju, ale jednocześnie używamy tego jako pojęcia przeciwstawnego, czyli właśnie polemicznego pojęciu republiki i odwrotnie. I właśnie tak się stało, to
że to pojęcie narodu, prawda, stało się pojęciem polemicznym względem czego? No względem właśnie suwerenności królewskiej. Czyli, a kiedy się to stało? No w okresie rewolucji francuskiej. Jeden z takich głównych teoretyków rewolucji czy ideologów rewolucji w jej fazie początkowej, taki były ksiądz Emmanuel Joseph Sieyès, napisał na samym początku rewolucji, czyli w roku 1789, taką broszurkę pod tytułem Qu'est-ce que tiers état, czyli czym jest trzeci stan. No bo właśnie przypominam, prawda, stan pierwszy duchowieństwo, stan drugi szlachta i stan trzeci, czyli kto? No czyli wszyscy inni, prawda, więc no, oczywiście 90 parę procent ogólnej ludności, królestwa ogólnej populacji. Jak wszyscy chyba dobrze pamiętają, no, rewolucja francuska zaczęła się nie od tam żadnego szturmu na Bastylię, prawda, tylko właściwie parę miesięcy wcześniej, tym, że kiedy zostały zwołane stany generalne, czyli reprezentacja właśnie tych trzech stanów, to uczestnicy tych stanów zbuntowali się i zaczęli, zebrali się w tej sali do gry w piłkę, prawda, i złożyli przysięgę i uznali, że teraz będą obradować razem jako jedno Assemblée Nationale, czyli Zgromadzenie Narodowe. Czyli nie będzie już głosowania poszczególnymi stanami, prawda? Wtedy powinni osobno głosować duchownie, osobno szlachta, osobno stan trzeci. Tylko, że teraz będą głosować razem, jako jedno zgromadzenie narodowe. Czyli to było oczywiście no, zwycięstwo tego stanu trzeciego. I właśnie wspomniany przeze mnie Sieyès w tej swojej broszurce, którą napisał zresztą, jak przystało na byłego księdza w formie katechizmowej, czyli pytań i odpowiedzi. I wówczas właśnie zadaje pytanie, kim jest stan trzeci? I odpowiada niczym. A kim chce być? I odpowiada wszystkim. Czyli jest on po prostu narodem, prawda? Suwerenność narodu zostaje przeciwstawiona suwerenności królewskiej. No, czyli ma tę pierwszą właśnie zniszczyć. Czyli ten pierwszy nacjonalizm, prawda, w którym naród staje się pojęciem politycznym, że to on jest i źródłem, i podmiotem władzy, zarazem ma charakter ekskluzywistyczny, ponieważ jeżeli stan trzeci chce być wszystkim, to znaczy, że pierwszy i drugi stan są wykluczone z narodu. Tak? To są kosmopolici, to są renegaci, to są arystokraci, klechostwo, prawda? To nie są prawdziwi Francuzi. Prawda? Prawdziwi Francuzi, naród francuski to właśnie tylko ten stan trzeci, który chce być wszystkim. A więc ten pierwszy nacjonalizm, powtarzam, on się nie nazywał nacjonalizmem, bo ci rewolucjoniści mówili o sobie, że są patriotami, kiedy jeszcze wprowadzili kalendarz republikański, to nazywali się patriotami roku drugiego, ponieważ w roku drugim no, odnieśli pierwsze zwycięstwa nad interwencją zewnętrzną pod Valmy i Jemap. To są prawdziwi Francuzi, to właśnie tylko ci, którzy nie są szlachtą bądź klerem. Czyli to jest nacjonalizm plebejski, rewolucyjny, który zwraca się przeciwko monarchii, przeciwko kościołowi, no i oczywiście przeciwko
ustrojowi stanowe. I taką właściwie postać, prawda, ten nacjonalizm pierwszy ma przez mniej więcej 100 lat. To znaczy jest on albo wprost właśnie rewolucyjno-demokratyczny, albo liberalny, prawda? Jest jakby odpowiednikiem, jeśli dzisiaj to może się wydawać dziwne, ale właśnie nie tylko demokracja, ale i liberalizm jakby stały w jednym domku z nacjonalizmem na samym początku, prawda? To jest ideologia w takim razie jednoznacznie lewicowa, rewolucyjna, plebejska albo liberalna. I w ślad za tym idą kolejne czynniki stymulujące ten właśnie charakter nacjonalistyczny czasów porewolucyjnych, prawda? No, oprócz właśnie tych egalitarno-plebejskich idei rewolucji francuskiej. Takie zjawiska już społeczne, jak wprowadzanie stopniowe powszechności prawa wyborczego, wprowadzenie przymusowej, powszechnej służby wojskowej. Jeśli ktoś służy wojsku, no to zyskuje także mandat do tego, żeby mieć prawa polityczne, prawa wyborcze. Wprowadzanie stopniowe powszechnego przymusu szkolnego. No i wreszcie rewolucja demograficzna, to znaczy w ciągu XIX wieku, trzeba pamiętać, następuje gigantyczny skok przyrostu ludności. Na początku XIX wieku Europę zamieszkiwało jakieś 100 milionów ludzi. Na początku wieku XX powiększyła się ona czterokrotnie. Pewnym wyjątkiem od tego nacjonalizmu plebejskiego, demokratycznego, rewolucyjnego było pojęcie narodu, które ukształtowało się, ale wtedy jeszcze raczej na płaszczyźnie kultury, w romantyzmie, a zwłaszcza niemieckim, ale także i polskim. Mianowicie tutaj nastąpiła pewna taka spirytualizacja narodu, prawda? To znaczy naród stał się w tym ujęciu jakąś wspólnotą o charakterze duchowym i organicznym, czyli łączącym, czyli czymś, co łączy pokolenia, prawda? Czyli to już była bardziej taka, generalnie rzecz biorąc, bardziej konserwatywna idea, że naród to nie są tylko ludzie, którzy tu i teraz, prawda, żyją w jakimś kraju i mają określone prawa polityczne, ale że jest to wspólnota pokoleń, tych, które już odeszły, tych, które żyją dzisiaj, no i tych, które dopiero nadejdą. Zresztą podobnie konserwatysta Edmund Burke też pisał, prawda? Więc tutaj naród jest pewną także ideą, prawda? Ideą, którą reprezentują wielkie jednostki, które jakby czują za naród. No tak jak Konrad Mickiewiczowski mówi, prawda? Ja myślę i czuję, ja kocham i czuję za naród, prawda? Nazywam się Milion, bo kocham i czuję za naród. Pojawia się też wówczas takie zjawisko, że jakby rodzą się nowe narody, czy jakby pewne narodowości, które nawet nie miały kiedyś żadnego państwa i trwały w stanie takiej no, pewnej masy etnograficznej, że teraz te narody zaczynają się w nich procesy narodotwórcze. No, możemy tu wymienić zwłaszcza słowiańskie narody, niektóre jak Słowaków, Słoweńców, Chorwatów i tak dalej, ale także no, bałtyckie, prawda, jak Litwini czy
Łotysze i to na ogół w opozycji do tych narodów, które były narodami dominującymi w państwach istniejących historycznych, prawda? Na przykład Chorwaci na Węgrzech, czy Litwini, albo Białorusini, potem także, czy Ukraińcy w Rzeczpospolitej. Takim znakiem tego, że naród istnieje, zaczyna się uważać pod wpływem romantyzmu istnienie narodowej literatury. No, jeżeli taka narodowa literatura w przeszłości istniała, no to rzecz jest stosunkowo prosta, prawda? Jak Francuzi mieli w średniowieczu Pieśń o Rolandzie i inne chanson de geste, prawda? No to sprawa jest oczywista. Gorzej, jak tej literatury nie było, takiej z przeszłości. No to nawet zaczynają się takie próby, czy to właściwie rozbudowywania czegoś, co istniało jedynie w postaci szczątkowej, jak na przykład ruski w sensie nie rosyjski, tylko od Rusi kijowskiej, słowo o pułku Igora, albo wręcz nawet mieliśmy do czynienia z zupełnie oczywistymi fałszerstwami, jak w Czechach tak zwany rękopis królowo-dworski, który został całkowicie sfabrykowany jako rzekomo odkryty zabytek literacki. Generalnie rzecz biorąc jednak, na płaszczyźnie politycznej przez większość jeszcze XIX wieku ten pierwszy nienazwany nacjonalizm jest, charakteryzuje się dwiema podstawowymi cechami. Pierwsza dotyczy płaszczyzny ustrojowo-politycznej, a mianowicie to jest właśnie idea suwerenności narodu, prawda, że naród jest źródłem władzy i podmiotem zarazem tej władzy w państwie. To naród jest ponad wszystkim, tutaj celowo używam tego określenia, bo na przykład niemiecki hymn, tak, Deutschland, Deutschland über alles, tak, czyli Niemcy ponad wszystko, nie miał w sobie nic o charakterze, jak to później w czasach hitleryzmu uważano za coś szowinistycznego czy rasistowskiego, tylko był zresztą napisany przez lewicowego poetę, przyjaciela Marksa. Mianowicie to oznaczało, że naród niemiecki, ale lud niemiecki jest ponad wszystkimi tymi niemieckimi państwami i państewkami, Bawarią, Prusami, Hanowerem, Hesją i tak dalej, które mają swoich królów czy książąt, prawda, udzielnych. To ponad nimi jest lud niemiecki. Więc drugą, to jest pierwsza cecha, tak? Idea demokratyczna, polityczna, czyli właśnie suwerenność narodu. Druga cecha to jest tak zwana idea narodowościowa, którą zresztą teoretycznie wyłożył późniejszy cesarz Francuzów Napoleon III, Ludwik Napoleon Bonaparte, w takiej książce, którą napisał pod tytułem Les idées napoleoniennes, prawda, czyli idee napoleońskie. Mianowicie jest to idea, że każda narodowość ma prawo do zbudowania własnego państwa narodowego. No i pozornie to brzmi bardzo, bardzo szlachetnie, tylko co zrobić, kiedy różne narodowości egzystują na wspólnym terytorium, na przykład terytorium pogranicznym, prawda? I teraz jest pytanie, jakie tam ma być państwo, prawda, skoro są różne narodowości. No i to prowadzi niestety później do tak zwanych czystek etnicznych, czy jak to mówiono później, bałkanizacji Europy, no bo niestety najbardziej dramatycznie to na Bałkanach wyglądało.
Więc suwerenność narodu i zasada narodowościowa w polityce, prawda? Jako zasada tworzenia państw, przeciwstawna oczywiście państwom dynastycznym. I te dwie idee fundują ten pierwszy typ nacjonalizmu, prawda? Ponieważ on się nie nazywał nacjonalizmem, to dopiero w XX wieku znaleziono dla niego nazwę. Taki francuski pisarz, dziennikarz René Joanne w roku 1918 napisał książkę pod tytułem Principe de nationalité, czyli zasada narodowościowa. I tam użył określenia nacjonalitaryzm, czyli nacjonalitaryzm. Nacjonalitaryzm to właśnie połączenie tych dwóch rzeczy. Demokratyzacji politycznej, prawda, zasady suwerenności narodowej oraz zasady narodowościowej jako zasady tworzenia państw. I tak było właściwie prawie do końca XIX wieku. Natomiast pod koniec XIX wieku i na początku XX rodzi się drugi typ nacjonalizmu. Tym razem rodzi się on już pod swoją nazwą, prawda? I ten pierwszą charakterystyczną cechą tego drugiego nacjonalizmu jest to, że właśnie ma on w pełni samoświadomy charakter, prawda? Jest doktryną. W przeciwieństwie do tamtego wcześniejszego, który był raczej postawą. Drugą cechą charakterystyczną tego drugiego nacjonalizmu jest to, że on rodzi się w krajach romańskich. Jest to zresztą później Roman Dmowski właśnie, już w latach 20. czy 30. napisze, chyba lat 20., bo w Kościele, Narodzie i Państwie, zauważy, że nacjonalizm ten, prawda, jest reakcją narodów romańskich i katolickich przeciwko dominacji, no, która niewątpliwie w XIX wieku nastąpiła, narodów germańskich i protestanckich, a więc oczywiście samych Niemiec, no, które po wojnie francusko-pruskiej, utworzeniu Cesarstwa Niemieckiego stało się największym mocarstwem kontynentalnym. Oczywiście Wielkiej Brytanii, prawda, która no, była największym mocarstwem świata niewątpliwie w drugiej połowie XIX wieku. No i Stanów Zjednoczonych, które rozpoczynały, prawda, swój rozwój i marsz ku staniu się w przyszłości supermocarstwem. Więc narody romańskie i katolickie jakby zepchnięte do drugiej ligi reagują właśnie powstaniem tej doktryny nacjonalistycznej. No tu oczywiście oprócz narodów romańskich jest jeden znaczący wyjątek, a mianowicie jest nim właśnie nacjonalizm polski, prawda? Stąd też zresztą później nawet w myśli polskiej będzie to bardzo wyraźnie obecne, że właśnie nacjonalizm ten nowoczesny, ten nacjonalizm drugiego rzutu, że tak powiem, no ma swoich trzech wielkich ojców założycieli, tak? Charlesa Maurrasa we Francji, czasem wymienia się dwóch, Maurice'a Barrèsa i Charlesa Maurrasa we Francji, Enrica Corradiniego we Włoszech i właśnie Romana Dmowskiego w Polsce. No a trzecia fundamentalna cecha tego nowego nacjonalizmu to jest taka, że on opiera się na ideach dokładnie
przeciwstawnych temu pierwszemu nacjonalizmowi, który już przed chwilą sobie nazwaliśmy nacjonalitaryzmem, prawda? To znaczy, po pierwsze, ten nowy nacjonalizm odrzuca właśnie demokrację, prawda? Odrzuca ideę suwerenności narodu. To nie od razu dotyczy polskiego, tu trzeba od razu zaznaczyć, ale właśnie tak się dzieje we wszystkich tych nacjonalizmach zachodnioeuropejskich. Czyli no, jeżeli nie suwerenność narodu, to co? Otóż tutaj pojawia się kilka propozycji. Jak powiedziałem, we Francji mamy w zasadzie dwóch kolejno wybitnych twórców tego nacjonalizmu. Pierwszy, nieco starszy, jest Maurice Barrès, wybitny pisarz. W ogóle tu chciałem zwrócić przy okazji uwagę na takie zjawisko, że nacjonalizm ten jest właściwie ruchem literackim na początku, prawda? Że właściwie wszystkie nacjonalizmy te mają u początków wybitnych pisarzy. Prawda? Więc jeśli chodzi o Barrèsa, prawda, który no, przypisuje się, że jako pierwszy użył słowa nacjonalizm, co prawda właśnie w podmiotowym sensie nacjonalistów, w sensie politycznym, to przywołuje się tutaj taki artykuł, który Barrès opublikował w Le Figaro 1892 roku, La querelle des nationalistes et cosmopolites, tak? Czyli querelle to spór, kłótnia między nacjonalistami a kosmopolitami. Więc to akurat może nie jest do końca, ja sam znalazłem, badając z kolei myśl portugalską, że jakby ojciec założyciel pierwszego nacjonalizmu portugalskiego, mój imiennik zresztą, Jacinto Cândido, właśnie użył już tego określenia w styczniu 1892, czyli pół roku przed Barresem. No ale oczywiście oddziaływanie Francji było większe na prawda, świadomość, poglądy i w ogóle ogólną znajomość. Więc Barrès proponował w zasadzie coś, co by można nazwać republiką prezydencką. Właśnie to się potem ziściło do pewnego stopnia w golizmie, tak, w Piątej Republice Francuskiej. Czyli to był taki zrepublikanizowany bonapartyzm, czyli taką wizję polityczną, w którym szef państwa, no kiedyś cesarz, a teraz prezydent republiki, komunikuje się bezpośrednio z narodem z pominięciem skorumpowanych elit politycznych, które myślą tylko o swoich partykularnych interesach, są złodziejskie, sprzedajne i tak dalej, prawda? Czyli to jest wizja takiej mocnej władzy prezydenckiej. Ale jeśli chodzi z kolei o drugiego ojca założyciela, czyli o Charlesa Maurrasa, no to mamy zdecydowanie pójście dalej, mianowicie odrzucenie republiki i uznanie, że jedynym, który może przywrócić Francji wielkość, będzie król. Tak? Trzeba restaurować monarchię i to właśnie monarchizm jest tym czynnikiem dopełniającym nacjonalizm, stąd w określeniu doktryny, którą wyznawał, no, czy stworzył właściwie Charles Maurras, to jest nacjonalizm integral, nacjonalizm integralny i w tym określeniu ten przymiotnik integralny jest tak jak w matematyce całka dopełnia równanie, tak właśnie tą całką dopełniającą właśnie nacjonalizm jest monarchia. Tylko
król może reprezentować interesy całości. I trzecie po tym prezydenckim czy monarchicznym rozwiązaniu, to jest właśnie rozwiązanie dyktatorskie, prawda? Autorytarnego przywódcy, który może być zarówno w warunkach monarchicznych, jak i republikańskich. No i to jest w zasadzie pogląd właśnie twórcy nacjonalizmu włoskiego Enrica Corradiniego. Tak czy inaczej, tym czynnikiem, który powoduje opcję za którymkolwiek z tych nieliberalnych czy antyparlamentarnych rozwiązań, właśnie tym wspólnym mianownikiem jest antyparlamentaryzm, odrzucenie republiki parlamentarnej. Prawda? To jest odrzucenie republiki parlamentarnej jako, czy w ogóle państwa parlamentarnego, no bo Włochy były monarchią, ale też parlamentarną, to znaczy państwa wydanego na łup hołocie, jak pisał Moraz, czterech skonfederowanych stanów wrogów Francji, czyli protestantów, Żydów, masonów i meteków, a więc meteków, czyli cudzoziemców. Czyli tutaj podstawowy impuls, prawda, tego nacjonalizmu, to jest odrzucenie ustroju, który właśnie drogą po rewolucji jakby ostatecznie się wytworzył, czyli republiki demokratyczno-parlamentarnej. No a jeśli chodzi o drugi czynnik, prawda, czyli tworzenie państw, to nie może być to zasada narodowościowa, tylko jest to zasada historyczna i terytorialna, prawda? To, co stanowi historyczne ziemie dla tego państwa, to, co stanowi także jego granice bezpieczeństwa, najlepiej, jeżeli są to granice naturalne. No, w wypadku Francji to bardzo łatwo określić, tak? Na południu czy na południowym zachodzie Pireneje, na północnym wschodzie błękitna linia Wogezów, prawda? Czyli do Renu. Więc co w takim razie jest tym wyznacznikiem podstawowym nacjonalizmu, jeśli nie suwerenność narodu? No jest to właśnie zasada interesu narodowego i dobra narodu. W dodatku naród niekoniecznie sam wie, co jest, przynajmniej ten naród, który jest tu i teraz, prawda, to pokolenie, które bierze udział w demokratycznych wyborach, to ono nie bardzo może dobrze rozeznawać swój interes, więc właśnie dobro narodu czy interes narodu rozeznaje kto? No, narodowa inteligencja, tak można by powiedzieć, pewna szlachta pióra, jak to też Moraz niekiedy pisał, no a najlepiej właśnie król czy dyktator, prawda? Więc to jest ten nacjonalizm, który właśnie powstaje na przełomie XIX i XX wieku, jest antydemokratyczny, tradycjonalistyczny, solidarystyczny i ma jednocześnie dwóch wrogów, tak? To znaczy jeden wróg to jest liberalizm, prawda? Jako ideologia, dla której pryncypium jest jednostka, izolowana jednostka, a drugim socjalizm, no potem oczywiście tym bardziej komunizm, kiedy się pojawi, jako z kolei ideologia, która nawet rozpoznaje pewien realny problem społeczny, ale podaje fałszywe, trucicielskie rozwiązanie, no a poza tym jest skierowana przeciwko temu, co funduje naród, czyli tradycja, kultura, religia przede wszystkim. No i teraz no już w wielkim rzeczywiście skrócie muszę przedstawić, na czym polegała w związku z tym pewna specyfika nacjonalizmu polskiego. No przypomnijmy tutaj elementarne fakty, prawda? Historię polskiego nacjonalizmu no, zaczyna się zazwyczaj od założenia Ligi Polskiej w 1880
1997 roku, która jest w zasadzie jeszcze organizacją, jak to mówił Dmowski, tak zwanych patriotów starej daty, prawda, czyli takich demokratycznych romantyków głoszących walkę za wolność waszą i naszą. Ale Dmowski jednocześnie powstaje młodzieżówka i to jest właściwie o wiele ważniejsze tej Ligi Polskiej. Oczywiście to są organizacje tajne, konspiracyjne, czyli Związek Młodzieży Polskiej Z i na bazie tego Związku Młodzieży Polskiej Dmowski przeprowadza w 1893 roku przy współpracy też Popławskiego, Jana Ludwika i Zygmunta Balickiego, dokonuje jakby zamachu stanu, prawda, przekształcając Ligę Polską w Ligę Narodową. I no, parę lat później, 1897, powstaje także oczywiście też konspiracyjne Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe jako ekspozytura tego kierownictwa w postaci Ligi Narodowej. Co jest takim, jakie są wyznaczniki tego polskiego nacjonalizmu, które powodują jego odmienność pewną, chociaż oczywiście są też powinowactwa od tego zachodnioeuropejskiego. No, pierwsza rzecz to są okoliczności zewnętrzne, prawda? Mianowicie nacjonalizm polski powstaje w warunkach nieistnienia państwa polskiego, prawda? Polska jest rozdzielona pomiędzy trzech zaborców. Nie istnieje państwo polskie. A zatem elementarną kwestią narodową jest przetrwanie narodu polskiego w tych warunkach i ewentualne wybicie się także na niepodległość, prawda? Czyli ten podstawowy problem jest w ogóle nieobecny w nacjonalizmie francuskim, portugalskim, włoskim, hiszpańskim czy jakimkolwiek innym, bo w tamtych wypadkach mamy do czynienia z państwami niepodległymi, prawda? W związku z tym tam nie istnieje ten problem, a w Polsce ten problem jest kluczowy. I teraz z kolei odwrotnie, że jeśli nacjonalizmy zachodnioeuropejskie rodzą się jako przede wszystkim przekonanie, że energia tych narodów jest źle wykorzystana, jest stłamszona z powodu wadliwej formy ustrojowej, prawda? Z powodu właśnie istnienia parlamentaryzmu, z powodu dominacji ideologii liberalnej, prawda? No to kluczową sprawą dla tamtych nacjonalistów jest znalezienie lepszego ustroju niż ten, który panuje, prawda? Pokonanie, przezwyciężenie sił, które są antynarodowe, no właśnie masonerii, obcokrajowców i tak dalej, prawda? Więc z kolei ta problematyka nie ma w tym okresie żadnego znaczenia w nacjonalizmie polskim, bo dywagacje o tym, czy monarchia, czy republika, czy parlamentaryzm, czy dyktatura, nie mają żadnego, co ewentualnie byłyby teoretycznymi zupełnie rozważaniami, prawda? Więc w zasadzie w obrębie tego ruchu nie prowadzi się żadnych rozważań tego typu. Refleksja ustrojowa pojawi się dopiero w ruchu narodowym już właśnie, kiedy Polska odzyska niepodległość. Następny problem polskiego nacjonalizmu to jest konieczność rozstrzygnięcia takiego pytania. A jeśli uda nam się doprowadzić do odbudowania państwa polskiego, to jaki ono ma mieć kształt terytorialny? Znów problem, który nie istnieje dla Włochów, Francuzów czy Portugalczyków, bo ten kształt jest ustalony. Dotychczas polskie ruchy niepodległościowe czy inne w XIX wieku, jakiejkolwiek proweniencji, jeżeli snuły wizję przyszłości, to stały mechaniczne na gruncie powrotu do granic sprzed pierwszego rozbioru, tak? Czyli z 1772 roku.
Było to kompletnie anachroniczne, ponieważ całkowicie zmieniły się warunki demograficzne, prawda? No, żywioł Polski na wschodzie przegrywał, no, głównie także z powodu represji, jakie spadały na Polaków za udział w powstaniach i konspiracji. Więc endecy, mówiąc potocznie, byli pierwszymi, którzy zaczęli zastanawiać się, jaki kształt. I tutaj przyjęli zasadę właśnie, która zdradzała także ich rozumienie narodu, przynajmniej w tej fazie, ono się potem zmieniło, a mianowicie narodu w sensie etnicznym, prawda? To znaczy, myśląc o odbudowaniu państwa, myślmy o takim kształcie terytorialnym, w którym istnieje wyraźna większość polska, albo przynajmniej nawet jeżeli nie jest to większość, to jest ona na tyle silna, że jest w stanie zasymilować pozostałych mieszkańców, prawda? Czyli to jest dopiero, to wymaga pewnych studiów demograficznych, etnograficznych i innych, analizy stosunków sił. Także trzeba brać pod uwagę, co jest korzystne z punktu widzenia istnienia państwa, a więc na przykład kwestia dostępu do morza, rejonów uprzemysłowionych, jak powiedzmy Górnego Śląska, prawda? To jest myślenie zupełnie w innych kategoriach niż mechaniczne przywrócenie granic. I trzeci problem kluczowy to jest to, że właśnie, ponieważ świadomość narodową tak naprawdę posiada jedynie górna warstwa społeczeństwa, prawda? Czyli inteligencja na ogół pochodzenia szlacheckiego i szlachta, to w takim razie co trzeba zrobić, żeby naród polski tak naprawdę liczył nie kilkaset tysięcy ludzi będących świadomymi Polakami, ale żeby rzeczywiście te 20 milionów mniej więcej wtedy owej polskiej masy etnograficznej zaczęło rozumować w kategoriach narodowych, zaczęło się właśnie nabrało świadomości narodowej, poczuło się Polakami. I to jest ta wielka praca, którą ten ruch postanowił wykonać i wykonał, prawda? To znaczy stymulowanie procesu narodowo-twórczego przede wszystkim właśnie pośród chłopów, ale także robotników i innych warstw ludowych. Znów problem, który nie istnieje w nacjonalizmie zachodnioeuropejskim, prawda? Czyli te trzy rzeczy stanowią o specyfice nacjonalizmu polskiego, natomiast to, co je łączy, to się pojawi w zasadzie dopiero później, kiedy już no, będzie istniała Polska, kiedy rzeczywiście dopiero to, co było istotne dla nacjonalistów zachodnioeuropejskich, czyli przede wszystkim pytanie, jaki ustrój jest najlepszy z punktu widzenia interesów narodu, dopiero stało się właśnie też przedmiotem refleksji polskiej. No to ja bym na tym zakończył, a teraz, prawda, jeśli Państwo chcą jakieś pytania jeszcze, to bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Tutaj jest jedna taka uwaga, to znaczy jeden słuchacz ma wątpliwość, czy średniowieczne cesarstwo faktycznie nie było niemieckie, skoro było rządzone przez niemieckie dynastie i obejmowało głównie obszary niemieckojęzyczne. Więc jak to było z tym średniowiecznym cesarstwem? Już mam odpowiadać, tak? Tak. No, to zacznijmy od obszaru. No, jak spojrzymy na mapę, to terytorialny, bo to też nie można powiedzieć, cesarstwo nie ma obszaru, cesarstwo nie ma granic. Natomiast, bo cesarstwo jest z definicji uniwersalne, prawda? Tak jak w Bizancjum też mówiono, cesarz jest pantokrator, prawda? Panem całego świata. To, że tak naprawdę już panuje tylko nad Konstantynopolem, to jest wina grzesznych ludzi, a nie jego, prawda? Więc jakiś anonimowy autor za czasów jeszcze merowingów, kiedy nie było żadnego cesarza,
pisze, cesarz jest tym, który włada całym światem. Prawda? No więc to jest pewna instytucja, a nie państwo. Natomiast jak spojrzymy na terytorialny zasięg władzy cesarzy będących właśnie królami Niemiec, to on obejmuje rzeczywiście Królestwo Niemiec, ale także Królestwo Burgundii, czyli Arelatu, a więc przy czym to chodzi o wczesno średniowieczną Burgundię, a więc o Dolinę Rodanu, czyli Lyon jest też częścią tamtej Burgundii, i Królestwo Włoch, czyli całe północne Włochy, a potem przecież jeszcze za Hohenstaufów, drogą dziedziczenia, ci cesarze staną się także królami Neapolu i Sycylii, prawda? I teraz pytanie, czy rządzili nim Niemcy? No byli z pochodzenia Germanami, tak? Natomiast oni uważali się po prostu za cesarzy Zachodu, cesarzy chrześcijańskiego świata. A jeśli chodzi o tę dynastię już Hohenstaufów, kiedy ona właśnie rezydowała cały czas na właśnie czy to w Palermo, czy w Neapolu, no to nawet nastąpiło swego rodzaju odcięcie się, prawda, od tych ostatnich cesarzy jak sztaufijskich, jak Henryk VI, czy Fryderyk II Roger, prawda? Więc oczywiście, że istnieje, można by powiedzieć, napięcie pomiędzy tym pierwiastkiem niemieckim a pierwiastkiem uniwersalnym. Ono się różnie kształtuje, prawda? To nawet zresztą to postrzegano także i wśród innych nacji, tak gdzieś jakiś portugalski autor w XII wieku pisał: cesarzem nie jest ten, kogo chcą Niemcy, czyli tylko ten, kogo wybierze papież, prawda? Ale w gruncie rzeczy z punktu widzenia jakby narodowego interesu niemieckiego, to instytucja cesarstwa była raczej obciążeniem niż narzędziem panowania. Zresztą najlepszy dowód, że do XVIII wieku nie wytworzył się żaden naród niemiecki. Tak? Naród niemiecki stworzyli swoimi mowami Fichte i inni protonacjonaliści podczas najazdu napoleońskiego właśnie na bazie nienawiści do Francuzów, prawda? Czyli raczej z niemieckiego punktu widzenia cesarstwo było mirażem, kulą u nogi, prawda? A nie narzędziem właśnie tego, co powstało gdzie indziej, jak w Francji czy Anglii, czyli niemieckiego państwa narodowego. Tak? Niemieckie państwo narodowe powstało w 1871 roku. Dziękuję. I jeszcze mam pytanie od siebie. To znaczy, powiedział pan, że trzeci stan miał się stać wszystkim, to tutaj chodziło o eliminację stanu pierwszego i drugiego, czy jakby znaczy to stwierdzenie, że stan pierwszy i drugi nie istnieją, czy że one mają zostać jakby zasymilowany przez ten trzeci stan i stać się tym samym. Czy tu chodziło o taką eliminację faktyczną, czy bardziej taką asymilację? No to jest, że tak powiem, mądrość etapu, dlatego że na początku, no jak się przecież te stany zbratały i zjednoczyły, bo przecież ci przedstawiciele tamtych pierwszych stanów radośnie się zbratali, prawda, z tymi trzecimi, no to mogło to oznaczać właśnie, że teraz już nie ma żadnych podziałów, jesteśmy jednym narodem, kochajmy się, prawda, i tak dalej. Ale potem no, okazało się, że jednak o żadnym zbrataniu być nie może, że jeśli na przykład kler nie chce podporządkować się władzy państwowej i temu, że to na przykład biskupi i proboszczowie będą wybierani przez mieszkańców, a nie mianowani przez papieża, no to trzeba ich eksterminować. Czyli to była ewolucja stanowiska, prawda? Od takiego, no niby to zrównania trochę na takiej zasadzie, prawda, jak nie wiem, jak w Polsce
to się odbywało inaczej, nobilitację, tak? No, teraz wszyscy będą szlachtą, tu odwrotnie, teraz wszyscy mają być ludem, łącznie z takim przedstawicielem ludu jak książę Ludwik Filip Orlański, czyli książę Egalité, prawda, książę Równość, no ale sielanka się szybko skończyła, prawda, i zaczęła się eksterminacja. Jeszcze jedna kwestia, to znaczy w kwestii polskiego nacjonalizmu, to znaczy mówił pan, że ten nowy nacjonalizm z końca XIX wieku był w swoim charakterze antydemokratyczny. Więc jak ma się zatem do tego ten polski nacjonalizm, który ten endecki Romana Dmowskiego, który jednak demokrację uwzględniał w swoich pomysłach i które to zrealizował to w Konstytucji Kwietniowej, która wprowadzała system parlamentarny w gruncie rzeczy. Słucham? Nie kwietniowej, tylko marcowej. Marcowej, przepraszam. No tak, oczywiście tutaj polski nacjonalizm w tej fazie jest niewątpliwie demokratyczny. Zresztą no, to jest tak oczywiste, że ma w swojej nazwie, przy czym jedno należy zauważyć, że kiedy endecy tego pokolenia, prawda, mówią demokracja, to właściwie mają na myśli przede wszystkim sens społeczny, a nie polityczny, bo jak mówiłem, kwestie ustrojowe, no w zasadzie ich nie interesowały, bo były w ogóle abstrakcyjne, prawda, no, dla ustrój jaki był, to był, no wszyscy żyli w monarchiach. Więc chodziło tu przede wszystkim o demokratyzację społeczną, tak, to znaczy o to, żeby demokracja to dla endeków, dla wczesnej endecji, to jest sytuacja, w której lud staje się narodem, prawda? Którym lud się uobywatelnia, zyskuje tę świadomość, no a więc także i określone uprawnienia. To bardzo ładnie właściwie to ten sens słowa demokracja to już dla wczesnej endecji, to wyjaśniał Zygmunt Wasilewski w swojej tej książce 1921 roku o życiu i katastrofach cywilizacji narodowej, gdzie właśnie pisze, my nie byliśmy doktrynerami demokracji, tylko chcieliśmy, przez demokrację rozumieliśmy rozszerzenie narodu do właśnie 20 milionów Polaków, a nie tylko tych kilkuset tysięcy. Natomiast no, w okresie międzywojennym, no to już zwłaszcza znaczy oficjalnie w zasadzie Związek Ludowo-Narodowy, prawda, był też demokratyczny, ale już Stronnictwo Narodowe i w ogóle zwłaszcza kiedy zaczęli dominować w nim tak zwani młodzi, no to już mieli poglądy zdecydowanie antydemokratyczne i można powiedzieć tutaj już doszlusowali do tych nacjonalistów zachodnioeuropejskich. Zresztą jest charakterystyczne, o kim Jędrzej Giertych, prawda, pisał, że są naszymi ideowymi sojusznikami. No właśnie antydemokratyczne ugrupowania, takie jak Action Française czy karliści hiszpańscy. Zalazares. Mm-hmm. Ja jeszcze sobie pozwolę na jedną kwestię. Tutaj bym wrócił do średniowiecza na chwilkę. To znaczy, wydaje mi się, że też że takim jednym z czynników, które w średniowieczu wpływały na kształtowanie się narodów, były uniwersytety i właśnie te nacje, o których pan wspomniał i zwłaszcza rodzące się na tychże uniwersytetach z zetknięcia się przedstawicieli wielu narodów, rodzące się stereotypy, które jakby odróżniały nas od tych innych, którzy reprezentowali sobą jakieś negatywne cechy. I to myślę, że to mogło też mieć spory wpływ na kształtowanie się już wtedy narodów. No możliwe, chociaż no co to by wymagało pewnie zbadania. Tutaj nie ośmieliłbym się teraz ani potwierdzić, ani zaprzeczyć. No, ale też
z drugiej strony wydaje mi się, że takie stereotypy się na innych także płaszczyznach, prawda, postrzegania siebie przejawiały, czy to właśnie także na wojnach, czy w kontaktach handlowych, prawda. W pewnym sensie to także jakby, ja mówiłem o czynnikach stymulujących, ale był też jeden czynnik hamujący, mianowicie wbrew pozorom humanizm renesansowy, no bo humanizm renesansowy to jest kult łaciny, prawda? No kiedy taki Erasm z Rotterdamu, prawda, mówi, że używanie jakiegokolwiek języka wulgarnego, czyli nie łaciny, prawda, powoduje, że człowiekowi wykształconemu pierzchną wargi, prawda, no to na pewno nie stymuluje żadnego narodowego poczucia i zresztą o nim samym można powiedzieć, a kim on był? Holendrem? Nie, był kosmopolitycznym humanistą łacińskim. Dobrze, ja w takim razie już dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Dziękuję panu profesorowi za wystąpienie za odpowiedzi. I od razu zapowiem następne spotkanie, znaczy następne seminarium z naszego cyklu, które się odbędzie 20 kwietnia. Poprowadzi je profesor Paweł Skibiński z naszego instytutu, a jego temat brzmi katolickie przebudzenie polskiego nacjonalizmu. To seminarium odbędzie się podobnie jak to przez transmisję na żywo na Facebooku o godzinie 18 20 kwietnia. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Ja również dziękuję i w takim razie żegnam się.